Eon czyta Michał Bałucki Grześ niepiśmienny rozdział piąty Usłużny kapral Tymczasem rodzina nie mogąc się doczekać listu od niego zaniepokojona tym brakiem wieści sama wystarała się przez komendę wojskową o adres i napisała do niego pierwsza Grześ odebrawszy to pisanie znalazł się teraz w okropnym kłopocie Ciekawość go paliła dowiedzieć się, co w liście stoi, a tu ani sposób znaleźć takiego, co by przeczytał. Wpatrywał się w pismo całymi godzinami, chcąc z niego coś wyrozumieć, ale nie mógł. Poznawał tę lubową literę, ale złożyć z tego żadnego wyrazu nie mógł. A ostatecznie trzeba było ten list w końcu przeczytać i odpisać na niego. Po długich medytacjach i wahaniach Grześ nie widział innego sposobu tylko ten jeden: że trzeba będzie przecież iść do tego Marcina. Niech się dzieje co chce, powiedział sobie. Pójdę. Innej rady nie ma. Mimo tego postanowienia kilka dni jeszcze bił się z myślami. Bo nie mało go to kosztowało iść do człowieka, którego dawniej lekceważył sobie, Iść, przyznać się niejako do nieuctwa swego, prosić go jako łaskę, żeby mu list przeczytał. I gdyby to był rekrut, jak on, gdyby mógł iść do niego jak równy do równego, to jeszcze pół biedy. Poszedłby do niego bez ceremonii, wziął go na piwo i przy gawędzce powiedział Ty, bracie, słuchaj, napisz no mi, przeczytaj i rzecz skończona. Ale tu trzeba było stanąć, jak należy rekrutowi, stawać przed kapralem, wyciągnięty jak struna, salutując ręką i meldując się pokornie i mówić nie ty, jeno panie kapral. To nie było takie łatwe. Aż zaklął siarczyście na tę myśl. A skoro mus, to mus. Skoro. Mówił sobie, że brackie dziecko wyuczyło się tyle, że mogło kapralem zostać, to ty bałwanie jakiś – tak sam siebie nazywał – coś nie chciał się uczyć, nie umiesz nic, musisz zdjąć pychę z serca i iść do niego. To powiedziawszy zrobił na prawo zwrot i poszedł po raz drugi do wsi, w której stał kwaterą Marcin Kapral. Poszedł tam z tym nieszczęśliwym listem w ręku. Marcin zmienił się bardzo od tego czasu, jak go grześnie widział. Zrobił się z niego wojak całą gębą. Wąsy wywiksowane i wykręcone po węgiersku do góry. Włosy wypomadowane i rozdzielone z tyłu, jakby u jakiego lejtenanta. Słomka z włoskiego cygara za uchem i szykowność miał prawdziwie oficerską. Grzesia przyjął tak jak na kaprala przystało. Po wojskowemu z góry. Niczem nie pokazał po sobie, że go poznał, że go znał kiedyś. Ale list mu przeczytał. Przeczytał sucho, obojętnie zimno, że Grzesiowi aż się markotno zrobiło, że ojcowie tak go ozięble pozdrawiają. Stało tam wprawdzie w liście: Sercem ukochany synu, dowiadujemy się o twoje zdrowie i powodzenie. My dzięki Bogu zdrowi. I tak dalej. Ale to wszystko było jakoś sucho napisane, bez żadnej czułości, bez serdeczności. Tak mu się przynajmniej zdawało, gdy słuchał czytającego. A co go najwięcej bolało, to to, że o marynce nie było wzmianki żadnej. Gdyby sam był umiał przeczytać list, byłby się przekonał, że tam było i od marynki pozdrowienie że go się zapytywała przez ojców także i o jego zdrowie i powodzenie. Ale pan kapral, czytając, umyślnie, może przez złośliwość, aby mu dokuczyć, a może dla innego wyrachowania, opuścił te słowa. Grześ miał ochotę spytać się, czy od Marynki nie ma pozdrowienia, ale nie śmiał. Zaledwie tyle miał odwagi, żeby prosić pana kaprala, czy by oni nie byli tak dobrzy i nie napisali ojcom odpowiedzi? Marcin po małym namyśle zgodził się. Kazał mu tylko przynieść sobie papier, pióro, markę listową i pięćdziesiąt krajcanów na zapisanie. Bo taka jest taksa, rzekł z powagą kręcąc wąsa. Grześ dostarczył tego wszystkiego, wypowiedział, co chce, żeby było napisane. Jakie tu ma strapienie z mustrą? Istem, że się dostał między samych Niemców, jak mu tęskno bez domu, bez swoich. Choć te Węgry, taki ludny kraj i wina w nim tak tanio dostać można jak barszczu. Prosił, żeby napisać, że on dzięki Bogu zdrów, że urodzaje tutaj ogromne, że sobie z domu zapomniał szkaplesz zabrać poświęcony u matki Boskiej Różańcowej na odpuście w Krakowie. Żeby mu go posłali przez okazję, chwalił im co to za wyborna ta węgierska słonina, że się jej objeść trudno, a w końcu lubo z wielką nieśmiałością wykrztusił z siebie pozdrowienie dla marynki. Czy chora, że o niej wspomnienia nie ma w liście. Wstyd palił mu twarz, gdy to mówił bo Marcin patrzał mu w oczy z jakimś takim drwiącym uśmiechem, że Grześ wolałby się pod ziemię schować albo uciec daleko, żeby tych bazyliszkowatych oczu, co się śmiały z niego, nie widzieć. Ale dla listu musiał to znieść spokojnie. Za parę dni list był gotów. Grześ wysłuchał go, jak kazania z uwagą ogromną. Było w nim wszystko, co chciał. Tylko tak jakoś mało serdecznie to mu się wydało napisane. Gdyby on umiał pisać, czuł, żeby to wszystko czulej napisał, że ojcowie i Marynka musieliby się zbeczeć nad jego listem. Ale skoro nie umiał, więc musiał się kontentować tym, co napisał Marcin. Mniej by jeszcze był kontent z tego listu, gdyby był wiedział, że tam w nim o Marynce żadnej wzmianki nie było. Marcin czytał mu niby, że pozdrawia Marynkę, że dowiaduje się o jej zdrowie, czy pamięta o nim jak on o niej, ale czytał to z pamięci. W liście tego wcale nie napisał. Natomiast napisał, czego jednak Grzesiowi nie przeczytał. Napisał bardzo wiele o sobie, niby nie od siebie, tylko od Grzesia. Jest tu pisał niby od Grzesia, w naszym pułku Marcin Dudziak. Alem z nim nie dużo gadał, bo on teraz wielka figura, ze samymi starszymi tylko przestaje. Kapralem jest, ale co ino patrzeć, jak feldweblem zostanie, bo go pułkownik strasznie lubi, a panny pułkownikówny w oczy go chwalą, że taki swarny i ładny z niego chłopiec. Zapytywał mnie o Marynkę i kazał ją pozdrowić i powiedział, że choć węgierki ładne, ale ona jemu najmilsza. List ten sam Grześ poniósł na pocztę. Biegł jak pies więcej niż milę, bo chciał, żeby jak najprędzej wiadomość o nim miała rodzina i marynka.